Witam bardzo serdecznie wszystkie byki w horoskopie z kart Tarota na kwiecień 2019 roku i cieszę się, że Państwo mnie oglądacie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zamówić dla siebie takie czytanie z kart Tarota na konkretny problem, to oczywiście zachęcam, zapraszam do kontaktu telefonicznego. I kochani, teraz przechodzę już do meritum, żebym tutaj nie wytracała czasu na zbędne gadanie. Tasuję karty i pytam się, co drogie byki, kochane byki, czeka w miesiącu kwietniu, na co powinny zwrócić uwagę. I oczywiście pamiętamy, że trzeba wziąć z tego horoskopu to, co najlepsze, złych rzeczy nie przyjmować. I oczywiście, że no, horoskop trochę indywidualna sprawa, ale myślę, że to, co dobre, po prostu wziąć. I zaraz zobaczymy, drogie byki, co tam u Was. Co tam u Was? U Was szczególnie to dotyczy kobiet z poznaku byka. Będziecie się martwiły czyjąś niefrasobliwością. Ja bym powiedziała, pewnie chodzi o niefrasobliwość albo jakieś trudne sytuacje związane z Waszymi dziećmi, ale nieraz jest tak, że karty pokazują, że jeżeli ktoś nie ma dzieci albo ma dorosłe dzieci, to nieraz może być tak, że może Twój partner albo Twoja partnerka, w zależności w jakiej jesteś płci, może zrobić coś głupiego, coś niedorzecznego i przez to mogą być jakieś problemy. Więc ja bym powiedziała, czy na działania dzieci, czy na działania osoby, z którą jesteś, gdzieś tam za rogu patrz, żeby nie było jakichś problemów. No i oczywiście też jest pokazana taka informacja ogólna, pilnuj swoich spraw, cokolwiek miałoby to nie znaczyć. I teraz wyciągamy trzy karty na sprawy uczuciowe dla byków na kwiecień 2019, sprawy zawodowo-finansowe i sprawy zdrowotne. Raz, dwa, trzy i już sprawdzam, co Was, drogie byki, czeka. W sprawach uczuciowych niesamowita historia, prawie te same karty, chociaż tasowałam naprawdę bardzo długo, prawie te same karty, co prawda w innej sferze życia, jak u baranów. Natomiast generalnie nieważne, co u baranów, ważne, co u Was. Przede wszystkim karta Sprawiedliwość. Karta Sprawiedliwość mówi, w sprawach uczuciowych zachowaj rozsądek. Bym powiedziała, nie oceniaj kogoś po tym, co mówi, ale oceniaj po tym, jak działa, czy jego słowa mają pokrycie w czynach. I na karcie Sprawiedliwości widzimy kobietę z zasłoniętymi oczami, która ma w ręku wagę. Akurat w tych kartach waży białego kota z czarnym kotem, który więcej waży. Biały kot, nasze dobre uczynki, czarny kot, złe uczynki. Tak, tak my ważmy uczynki swoich partnerów, osób, które spotykamy, czy to, co mówią, rzeczywiście jest prawdą, czy nieprawdą. Natomiast układ bardzo dobry, bym powiedziała, oprócz tej sprawiedliwości, bo jest tutaj as pucharów i dziesiątka pucharów, czyli drogie byki, jest szansa, żebyście w tym miesiącu poznały kogoś, kto może w Waszym życiu pobyć na dłużej, a może na całe życie. Również jeżeli Wasze relacje z członkami rodziny, nie tylko ze swoimi partnerami czy dziećmi, szwankowały, nawet z dalszą rodziną, jest to bardzo dobry okres, żeby właśnie te relacje teraz uporządkować. Super, super, super. Chociaż od Sprawiedliwości zaczęło się tak sobie. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to uważać na jakieś oszustwa, szczególnie ze strony mężczyzny, ewentualnie pracodawcy. Więc jeżeli u kogoś pracujecie i pracujecie, mówiąc tak brzydko, no powiem ładniej, na buzie, a nie na papier, czyli bym powiedziała na czarno, no to uważajcie, drogie byki, żeby ktoś Was nie oszukał, żeby nie było tak, że ktoś Wam nie wypłaci za Waszą pracę, bo na przykład nie mieliście umowy. Więc ja bym powiedziała, przypilnujcie wszelkich formalności, żebyście wszystko mieli na papierze udokumentowane, żeby w razie czego starać się o sprawiedliwość, o godziwą zapłatę za Waszą pracę. Jeżeli chodzi o jakieś nowe projekty w Waszym życiu, to ja bym powiedziała, generalnie to zaczynają byki być w dobrym okresie astrologicznym, tak? W kwietniu, w zasadzie od tej trzeciej części kwietnia. Natomiast karty pokazują, że jeszcze przynajmniej na początku kwietnia, w pierwszej połowie tego nie będzie widać, bo jest pokazane, że tak jakbyście w wielu aspektach zawodowo-finansowych
nie mogły iść do przodu ze względu na to, że jakieś niedokończone sprawy, jakieś wasze wcześniejsze błędy z przeszłości albo negatywna energia innych ludzi będzie was podtrzymywała. I również tutaj też takie nie najlepsze wiadomości, uważajcie na różnego rodzaju złodziejstwo, zguby właśnie w sprawach tych zawodowo-finansowych. Pieniędzy dużych raczej w tym miesiącu nie widzę, a nawet gdyby były jakieś ekstra, to uważam, że się one rozejdą. Jeżeli chodzi o zdrowie, drogie byki, i wychodzi mak, ósemka pucharów i wychodzi trójka mieczy. Czyli teraz tak, po pierwsze, dobry okres, żeby zacząć się leczyć, tak? Szczególnie zacząć leczyć choroby przewlekłe. Mak jako dobry lekarz, ósemka pucharów jako właśnie coś, z czym już się zmagamy. I bym powiedziała tak, gdyby jakiś byk zastanawiał się, czy leczyć, czy nie leczyć, to jest pokazane, lecz się koniecznie. Gdyby jakiś byk zastanawiał się, czy położyć się do szpitala, czy nie, to ta ósemka pucharów, pewnego rodzaju odizolowanie przy trójce mieczy, jak najbardziej połóż się do szpitala, żeby zrobić diagnostykę. Jeżeli jakiś byk jest zmęczony i chciałby się wycofać z aktywnego życia, to bym powiedziała tak, jak najbardziej wycofuj się. U niektórych byków nie podoba mi się układ krążenia albo skład krwi i należy to zdiagnozować. I kochane byki, dla was przesłanie anielskie na kwiecień 2019 roku, ukochana osoba. Archanioł Hamuel mówi: pomagam ci w związku z twoją duchową, bratnią duszą. Czyli ja bym powiedziała wszystko na temat, dlatego że sprawy uczuciowe akurat w kwietniu wyszły wam bardzo dobrze. I w dodatku jeszcze anioły będą za was trzymały kciuki i w trudnych sytuacjach właśnie rodzinnych czy uczuciowych proście Hamuela o pomoc właśnie w jeszcze lepszych relacjach z ukochaną osobą, albo żeby ta ukochana osoba, której jeszcze na przykład nie macie, nie zaistniała w waszym życiu, właśnie się teraz pojawiła. Drogie byki, radosnego kwietnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach.